Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy ksiądz Natanek dopuścił się świętokradztwa, czy nie. Zapraszam. Wszystkim widzom księdza Natanka od razu na wstępie chciałbym wyjaśnić, bardzo proszę, nie piszcie komentarzy w stylu, a przestańcie udzielać komunii na rękę lub cokolwiek w tym rodzaju. Na samym początku proszę zwróćcie na to uwagę, że ewentualne zarzuty trzeba kierować do samego mówcy. Ja jestem kapłanem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, a więc nigdy w życiu nowej mszy nie odprawiałem, tym bardziej nigdy w życiu komunii świętej na rękę nie udzieliłem i nie udzielę. Zostałem uformowany w tradycyjnym seminarium od samego początku w mszy świętej trydenckiej. Potępiamy również wszystkie współczesne błędy, wolność religijną, ekumenizm itd., itd. Wiele na moim kanale jest na ten temat, wiele jest krytyki współczesnych błędów i zarzutów wobec współczesnej hierarchii Kościoła, a więc bardzo proszę, zanim zaczniecie stawiać zarzuty, dowiedzcie się, jakie zarzuty trzeba tej osobie postawić, jakie zarzuty trzeba mi postawić, jeśli jakieś macie ochotę stawiać. A więc to ten wstęp powiedziawszy, przejdźmy do samej rzeczy. Ksiądz Natanek wraz z grupką swoich wyznawców wybrał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Ukazała się dosyć długa relacja z tegoż wyjazdu i na pierwszy rzut oka być może nic nie jest tam szokującego, natomiast jak się trochę przyjrzy, to faktycznie powstaje pytanie, czy przypadkiem ksiądz Natanek nie dopuścił się świętokradztwa. Skąd to pytanie? Ano stąd, że w trakcie tejże pielgrzymki, która też jest zainicjowana ze względu na treść objawień pani Agnieszki, ksiądz Natanek wybiera się na tą pielgrzymkę po to, najwyraźniej, między innymi po to, aby dokonać odnowienia chrztu świętego. Zwracam na to uwagę, tam nie ma mowy o odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, tylko odnowienie chrztu świętego. Tutaj za chwilę pokażę fragmenty, jak to dokładnie wyglądało, natomiast słowem wstępu. Ksiądz Natanek wraz z grupą swoich wyznawców przychodzi nad rzekę Jordan i tam mówi o tym, że chrzest jest wprawdzie ważny, ten nowy chrzest jest wprawdzie ważny, tego ksiądz Natanek nie neguje, ale został ogołocony ze wszystkich ceremonii i dlatego my teraz tutaj zrobimy to, co zrobimy, czyli będziemy ponawiali w praktyce chrzest święty. Najpierw ponowione są wszystkie ceremonie wstępne i później dochodzimy do samego momentu chrztu świętego i tam, o zgrozo, ksiądz Natanek po prostu chrzci tych wszystkich ludzi. Ja tutaj teraz zaprezentuję, jak to wyglądało. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, gości w nas. Pani Agnieszka poprowadzi dziesiątek różańca, a ja w tym czasie przygotowuję całe... Wszystko zmieniano, żeby została tylko namiastka. Praktycznie sprowadzono to do elementu ja Ciebie chrzczę w imię Ojca. Chrzest jest ważny, ale otoczka wyczyszczenia, umocnienia, namaszczenia została zabrana. Korzystam z starego, moi drodzy, formularza. Będę wszystko punkt po punkcie mówił, patrząc na Was. Wyjaśniał będę, więc niczego się, moi drodzy,
nie lękajcie jednocześnie. Jak ci na imię? Odpowiedź wiary. Czego żądasz od Kościoła Bożego? Dobrze, posłuchajcie mnie. Odpowiedź wiary. Rozumiecie odpowiedź? Bardzo nisko, ja pięknie polewam. Agnieszko. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Żeby było czuć, jakby pan Paweł, obsługa, dobrze się dzieje. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Przypominam, że według prawa kanonicznego, całej teologii moralnej, tradycyjnej teologii moralnej Kościoła, chrzest święty nie może być powtórzony. Jak postępowano w sytuacji, gdy była jakaś wątpliwość co do ważności chrztu świętego? Chrzczono taką osobę sub condicione, czyli warunkowo. Jeśli jeszcze nie jesteś ochrzczony, wtedy ja Ciebie chrzczę w nią Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jak postępowano w sytuacji, gdy na przykład człowiek został ochrzczony awaryjnie, wypadek samochodowy, człowiek jeszcze nie jest ochrzczony, ktoś go po prostu ochrzcił, wypowiadając tylko same słowa konieczne do chrztu świętego, bez wszystkich ceremonii. Jak wtedy uzupełniano te ceremonie? Wprowadzano takiegoż człowieka do kościoła. Ceremonie chrztu świętego powtarzano, te, których oczywiście nie mogło być w tych warunkach. Wszystkie ceremonie powtarzano, ale bez samego chrztu świętego oczywiście, bo chrzest już jest ważny. Prawo kanoniczne mówi nam w kanonie 745 w paragrafie pierwszym, że ochrzczony może zostać tylko żywy człowiek, który jeszcze nie został ochrzczony. Nie można ochrzcić ponownie człowieka. Kościół nigdy tego nie robił, co więcej, nigdy tego nie tolerował. Jest to nadużycie, a więc jest to bardzo poważne nadużycie wobec sakramentu chrztu świętego, gdy go się ponawia. Sakrament chrztu świętego wywiera na duszy ochrzczonego niezmazane, niezmazalne piętno. Piętno, którego nie można zmyć. Człowiek zostaje naznaczony niejako na wieki poprzez sakrament chrztu świętego, dlatego nie można go ponowić. Nawet jeśli został ochrzczony w jakiejś sekcie, jeśli ten chrzest był ważny, to tego chrztu się nie ponawia. Jeśli jest wątpliwość co do ważności, odprawia się ceremonię i chrzest jest sub condicione, czyli warunkowo, jeśli nie zostałeś ochrzczony. Natomiast tutaj, jak widzieliśmy, ksiądz Natanek w ogóle nie robi tego na sposób warunkowy, tylko po prostu, patrząc na to, co się dzieje, na czynność i słowa, materia i forma sakramentu, ponawia sakrament chrztu. Wcześniej deklarując, że tak, wprawdzie ten sakrament wcześniejszy, czyli zwykły chrzest, wprawdzie był ważny, ale był taki ogołocony. Dlatego ja teraz chrzczę, nie mówi tego, ale w praktyce tak postępuje, dlatego ksiądz Natanek chrzci teraz tych ludzi na nowo w rzece Jordan. Czy to jest coś strasznego? Tak. Jest to świętokradztwo. Co to znaczy świętokradztwo? To znaczy użycie czy symulowanie rzeczy świętej. Świętokradztwem jest na przykład, gdy człowiek, który nie ma władzy konsekracji, udaje, że odprawia mszę świętą i wprowadza ludzi w błąd. Świętokradztwem jest, gdy człowiek na przykład symuluje sakrament spowiedzi świętej. Świętokradztwem jest jak najbardziej również, gdy człowiek chrzci człowieka, którego ochrzcić się nie da. To znaczy używa sakramentu na sposób, w który on nie może zadziałać. A tutaj ten sakrament nie może zadziałać. Ksiądz Natanek wypowiada formułę chrztu świętego. Jest materia chrztu świętego, są ludzie, jest woda, którą ten człowiek zostaje polany, jest obmycie tą wodą, materia sakramentu chrztu. Jest to symulacja chrztu świętego, bardzo poważne nadużycie wobec liturgii Kościoła, nawet nie tylko liturgii, tylko wobec tych środków ustanowionych przez Pana Jezusa do prowadzenia dusz do nieba. Jest to z punktu widzenia
wszystkich wieków, całej teologii moralnej Kościoła, grzech ciężki, świętokradztwa, bardzo poważne nadużycie wobec rzeczy najświętszych, czyli wobec sakramentów. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym zwrócić jeszcze raz uwagę wszystkich tych, którzy być może są w jakiś sposób zachwyceni tym, że ksiądz Natanek krytykuje jasno, wyraźnie, bez ogródek współczesne błędy. Tak, to prawda, on to robi, ale niech nas to nie zwiedzie do tego, żeby teraz łyknąć wszystko inne, co tam się dzieje. Tak jak już kilka razy mówiłem, ksiądz Natanek zaczynał swój konflikt z hierarchią Kościoła faktycznie z dobrymi argumentami. To znaczy, to były argumenty teologiczne. Wy nie głosicie wiary, głosicie rzeczy, które są niebezpieczne dla wiary. On piętnował rzeczy, które faktycznie piętnować należało w sposób taki bardzo dosadny i naprawdę wielu ludzi za sobą pociągnął, co jak najbardziej było zrozumiałe, czy jest zrozumiałe. Natomiast im bardziej ksiądz Natanek poszedł za objawieniami Panny Agnieszki, tym gorzej. Już o tym mówiłem. Dlaczego uważam, że tym gorzej? Jeszcze raz powtarzam, Kościół Święty może ocenić jakieś objawienia dopiero, gdy one się skończą. Wtedy mamy zamkniętą pulę informacji, Kościół może sprawdzić, nie znajduje nic, co byłoby przeciwko wierze. Wtedy taki wierny może takie objawienia czytać, może jakąś korzyść duchową z tych objawień obnieść. Natomiast gdy takie objawienia trwają, wszyscy wielcy mistycy, święty Jan od Krzyża, człowiek, który sam doświadczał tych największych bożych tajemnic, on mówi, że nie wolno za takimi objawieniami podążać, nie wolno do nich się przywiązywać. Jeśli w jakikolwiek sposób w takich objawieniach prywatnych w odróżnieniu od objawienia powszechnego, czyli tego objawienia, które jest dla wszystkich, przekazane przez Pana Jezusa apostołom. A więc w odróżnieniu, to słowo też wzbudza czasami kontrowersje. Dlaczego, co to znaczy objawienie prywatne? W odróżnieniu od tego objawienia powszechnego. A więc takie objawienie prywatne, czasami Pan Bóg może czegoś wymagać od wizjonera, natomiast zawsze jest to wtedy poddane pod posłuszeństwo jakiejś władzy kościelnej. Dlaczego to musi być zawsze poddane pod to posłuszeństwo w samych wizjach? Ano dlatego, że nie mamy innego kryterium weryfikacji. I jak mówi właśnie chociażby święty Jan od Krzyża, zawsze, gdy człowiek doznaje tych nawet prawdziwych objawień, to znaczy doznaje mistycznych doświadczeń, to zły duch próbuje tam wmieszać na swój własny sposób. Jest to standardowy sposób działania złego ducha. Nawet właśnie wobec prawdziwych, wielkich, świętych, wielkich mistyków zły duch próbuje tam wmieszać swoje kłamstwa. Dlatego Kościół dopiero po zakończeniu objawień może zweryfikować, sprawdzić i stwierdzić po wszystkim już, tak, tutaj nie ma nic przeciwko wierze. A wcześniej należy zachować ogromną ostrożność. A absolutnie nigdy nie wolno podążać za takimi objawieniami, które w jakiś sposób sprzeciwiają się temu, co Kościół nauczał. Nauczał zawsze i wszędzie, bo to jest teologia Kościoła. Nie mówię oczywiście o jakichś nowinkach, które pachną herezjami, które są dzisiaj modne w teologii i wśród hierarchów Kościoła. Jeśli w takich objawieniach pojawia się cokolwiek niezgodnego z tradycją Kościoła, z praktyką Kościoła, z nauką Kościoła, wielowiekową nauką Kościoła, to od razu powinna się zapalić czerwona lampka. Uwaga, to jest niezwykle podejrzane. I być może nawet większość objawień dla takiej osoby jest prawdziwa faktycznie od Pana Boga. Mimo wszystko mogą tam być właśnie w prawdziwych objawieniach, mogą się wmieszać w nie również te fałszywe i tam mogą być rzeczy zdradliwe, rzeczy, które sprowadzą duszę na manowce. Dlatego chciałbym wszystkich wiernych, którzy w jakiś sposób doceniają bezpośredniość księdza Natanka, chciałbym przestrzec, uwaga, ksiądz Natanek zboczył w zdecydowanie złym kierunku w tym momencie, w którym tak mocno zawierzył tym objawieniom. Nie wolno tego robić tak długo, jak one nie zostaną zakończone i nie zostaną sprawdzone przez Kościół. Tak, trzeba się wstrzymać. Oczywiście, że teraz Kościół
Wiemy, jest w kryzysie teologicznym i czy można zaufać tej ocenie, czy nie można, to jest zupełnie inna kwestia, ale tak czy siak, trzeba poczekać, aż one się zakończą i wtedy niech, jeśli hierarchia kościelna jest w kryzysie, no to niech chociaż zbierze się grono teologów, którzy znają się na rzeczy i faktycznie zbadają po wszystkim, nie, chociaż tyle. Tak? I oni przynajmniej stosując te zasady Kościoła jako tako w miarę obiektywnie będą w stanie to ocenić. A nie w trakcie trwania tych objawień my się rzucamy na to, bo to brzmi tak pobożnie, bo to krytykuje wiele, wiele faktycznie błędów. Święty Jan od Krzyża jeszcze raz powtarzam, mówię o tym, że jak człowiek chce, jak człowiek doświadczy takich wyjątkowych wizji, na przykład mistycznych doświadczeń i one mu się spodobają, on się do nich przywiąże, to on mówi o tym, że zawsze wtedy zły duch się wmiesza i tą duszę uwięzi, bo on uwielbia naśladować anioła światłości i taka dusza, która przywiązuje się do takich wyjątkowych rzeczy, łatwo jest ją zwieść w ten czy w inny sposób. Zachęcam do czytania tych wielkich, świętych Kościoła, którzy wskazują nam, jak należy do Pana Boga zdążać, czego należy się wystrzegać, co jest niebezpieczne. A więc tak, oczywiście, że trzeba współczesne błędy potępiać. Oczywiście, że trzeba piętnować wszystko to, co hierarchia Kościoła dzisiaj przeciwko wierze robi. Oczywiście, że trzeba wskazywać, jak wielką zbrodnią jest zbrodnią przeciwko wierze jest komunia na rękę. Oczywiście, że trzeba wszystkie te patologie piętnować. Tak, zgadza się. Ale tym bardziej w tych czasach zamieszania, kiedy hierarchia Kościoła popełnia błędy, nie należy szukać czegoś nowego. Nie należy podążać tym bardziej za niepewnymi źródłami, niesprawdzonymi jeszcze źródłami. A tak jest z takimi objawieniami. One jeszcze są niepewne, jeszcze nie wiadomo, co tam będzie, jeszcze tam zły duch może coś wmieszać. Tym bardziej należy przylgnąć do tego pewnego źródła wiary. I jeśli właśnie w tym czasie kryzysu, gdy tak wiele jest niepewności, gdy hierarchia Kościoła nie może pilnować prawd wiary, tym bardziej przylgnijmy do tego, co zawsze i wszędzie Kościół nauczał w swojej tradycji. Czytajmy wielkie dzieła wielkich świętych, tych, którzy faktycznie zostali przez Kościół wyniesieni na ołtarze, których Kościół Święty przez wieki polecał, którzy zostali sprawdzeni, których duchowość faktycznie przynosiła dobre owoce. Czytajmy właśnie świętą Teresę od Jezusa, czy też Tereskę od Dzieciątka Jezus, świętego Jana od Krzyża, świętą Katarzynę Sieneńską, tych wielkich świętych, tych wielkich mistyków, którzy też uczą nas, jak do Pana Boga zdążać. Oni pokazują też, jak właściwie korzystać z tych nadprzyrodzonych darów. Wiele tutaj powołuje się na świętego Jana od Krzyża. Jeśli weźmiemy jego dzieła, to tam nieustannie, jak refren, powtarza się to, że niczego nie wolno szukać, jak tylko samej wiary. I święty Jan od Krzyża często używa określenia ciemnej wiary, czyli tej wiary, która nie szuka żadnego rozjaśnienia w jakichś emocjach, w czymś wyjątkowym, chociażby właśnie w jakichś wyjątkowych, mistycznych doświadczeniach. On mówi o tym, że prawdziwa wiara, dojrzała wiara, to jest ta wiara, która nie szuka niczego innego, tylko tego, co jest treścią samej wiary, czyli Boga w objawieniu, w tym objawieniu, w tym wielkim objawieniu, w którym Pan nasz Jezus Chrystus objawia nam się, pokazuje w tym objawieniu, gdy On był tutaj na ziemi i które przekazał apostołom, które znajdujemy w Piśmie Świętym i w tradycji Kościoła. Korzystajmy z tego pewnego źródła, do tego przylgnijmy i tutaj zaczerpnijmy tej prawdziwej wiary. Tutaj zwrócę jeszcze na marginesie na to uwagę, że widać również na tych materiałach, na tej relacji z pielgrzymki księdza Natanka, że pomimo tego, że ksiądz Natanek krytykuje liczne współczesne błędy i odprawia mszę świętą zasadniczo według starych rubryk, starych przepisów liturgicznych, to jednak jest tam bardzo wiele takiego współczesnego sentymentalizmu, chociażby te pieśni, które są śpiewane. Jest tam wiele elementów zupełnie nie do pomyślenia w tradycyjnej liturgii, nie przez przypadek nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia dlatego, że bazują one na zupełnie innym podejściu do wiary, na podejściu sentymentalnym.
gdy Kościół swojej tradycyjnej liturgii, gdy jakikolwiek element umieszcza w niej, czy to jest śpiew, czy to są malowidła, to one muszą przede wszystkim przemawiać do rozumu i później ewentualnie też do uczuć. Czyli to musi być coś, co naprawdę przekazuje wiarę, coś głębokiego, pięknego, co również przemawia do uczuć i może do nich bardzo mocno przemówić. Ale tam musi być przede wszystkim ten aspekt tej doniosłości, piękna, głębokiej treści. Natomiast we współczesnej muzyce liturgicznej na przykład i w ogóle sztuce liturgicznej bardzo często przechodzi to przede wszystkim w muzyce w taki prosty, banalny sentymentalizm. W takie melodie, które mają po prostu być banalne, chwytliwe i mają gdzieś tam uderzać w uczucia i praktycznie nie ma w tym treści. Odsyłam również do moich innych materiałów na ten temat, gdzie komentowałem różne zjawiska, które zaobserwowałem w działalności księdza Natanka, a które moim zdaniem są niezwykle niebezpieczne, niepokojące i które mogą doprowadzić do tego, że już wkrótce będzie to zupełnie oficjalnie, zupełnie inna religia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.